Witajcie na kanale Czytamy Razem Książki. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o serialu z Netflixa pod tytułem Czarne Wrony. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam Wam do opowiedzenia, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Czarne Wrony to takie polskie tłumaczenie angielskiego tytułu Black Crows, a sam serial jest produkcji libańskiej, wszystko jest tam po arabsku, jest w kilku różnych zresztą językach i uwaga, to jest serial, który z gatunku, których ja rzadko oglądam, bo to jest dramat, thriller wojenny i dotyczy ISIS, czyli państwa islamskiego. Ale może na sam początek powiem Wam, jak trafiłam na ten serial. Oczywiście Netflix oferuje dużą gamę filmów i ja oglądałam serial Fauda, o którym Wam też nagrałam film. Fauda jest produkcji izraelskiej i dotyczy konfliktu izraelsko-arabskiego, palestyńskiego i dlatego obejrzałam. Bardzo mi się podobał ten serial, także ja Wam go gdzieś tutaj podlinkuję albo na pewno w opisie na dole. Poza tym w opisie na dole znajdują się też linki do mojego Instagrama albo do mojego drugiego kanału, który jest Real Princess się nazywa. Także wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie pod filmem. No i Netflix na podstawie tej mojego domniemanego gustu, algorytmu, zaproponował mi ten serial. Moja siostra opowiadała mi, że oglądam na Netflixie Kalifat. Ponoć też bardzo dobry i bardzo trzymający w napięciu. I ja powiem szczerze, jak ja to kliknęłam, ten Black Chrome, to ja nie wiem dlaczego, ale ja po prostu miałam wrażenie, że to jest, że klikam w ten Kalifat. I tak coś tak mi średnio grało, jak zaczęłam oglądać. Ale powiem Wam, że serial jest rewelacyjny, chociaż bardzo inny w stylistyce, w sposobie nagrywania, pokazywania treści od właśnie takich mocnych, sensacyjnych, na przykład jak Fauda, że scena za sceną wszystko się zmienia, akcja. Wiecie, cały czas coś się dzieje. W Czarnych Wronach cała fabuła jest prowadzona dużo bardziej spokojnie. Jest dużo większy nacisk położony na rozumienie treści i na kontekst emocjonalny. I o czym to jest ten film? To jest film o grupie nowych rekrutów, którzy się zgłosili, że chcą przyłączyć się do państwa islamskiego. I różnie mają motywacje. A to są dwie przyjaciółki, które chcą poznać mężów i w ogóle rozwiązać swoje życiowe problemy, przystojnych mężczyzn, stać się żonami, przeżyć coś ekscytującego. A to jest lekarz, chirurg, który stwierdził, że ta cała idea jest bliska jego poglądom i chce leczyć bojowników ISIS i tych, kurczę, nie pamiętam jak oni się, tych męczenników. Kurczę, nie pamiętam, nie chcę Wam tutaj przekłamać tej nazwy. A to jest jakiś taki młodzieniarz, który uwielbia grać w gry komputerowe i w sumie nie ma jakichś szczególnych innych motywacji, poza tym, że chce sobie postrzelać na żywca. Po prostu chce, żeby to było takie realniejsze. A na przykład jest też kobieta, która była poddawana długo przemocy w domu, mąż ją bił i w którymś, ileś tam lat to trwało i w którymś momencie nie wytrzymała i go zabiła. A że miała dwójkę dzieci, bała się z nimi rozstania, bała się więzienia, nie wiedziała co zrobić, to się zgłosiła do ISIS. Kto tam jest jeszcze? O, jest kobieta, która szuka syna, ponieważ była tancerką brzucha i mąż się czuł taki skalany tym jej takim brudnym zawodem, ale jakoś te
brudne pieniądze mu nie przeszkadzały. W każdym razie był wytykany palcami, że no, syn tancerki brzucha. I żeby odkupić niejako te winy tej matki, to te pieniądze, które ona zarabiała, po pierwsze najpierw ładował w ten ISIS, a później po prostu się sam poszedł zapisać, żeby no, jakoś tam praktycznie te idee i cele realizować. Ale jest też nauczyciel religii, nauczyciel islamu, i on szuka córki. I ta postać tego nauczyciela islamu jest bardzo ciekawa, bo on prowadzi taką narrację, jest bezpośrednim obserwatorem tych wszystkich rzeczy, które się tam odbywają, ale ze względu na to, że po pierwsze wszystkim, ze względu na, nie mogą wyrazić sprzeciwu, bo za to grozi śmierć, jako że się okazuje niewiernym, a natomiast jego celem jest odnalezienie i uratowanie córki, więc musi być wierny, natomiast jest takim narratorem, nauczycielem tłumaczącym pewne sytuacje. Na przykład w ISIS się no, powołują cały czas na Boga, na religię islamską, na Koran. A te zasady okazuje się, że są bardzo mocno wypaczone i są ta religia jest tylko narzędziem dla działań politycznych. A on jako nauczyciel islamu, znający go, tłumaczy widzom, co tu jest nie tak. Także taka fajna narracja, dzięki temu ten serial jest bardziej zrozumiały. Na przykład dla mnie, która islamu w ogóle no, jest mi obcy, nie rozumiem, nie znam, więc... Ale myślę, że też i nie tylko dla mnie, bo chyba też dla innych osób, które są wyznania islamskiego, bo przecież gdyby... Bo dają się wmanewrować w te idee, więc on jest jakby takim balansem. Ta postać i ta narracja jest takim jakby balansem, że tu jest manipulacja, a tu jest prawda. I ci, którzy właśnie są wyznawcami islamu, no to mogą to zweryfikować, wiecie, nie zmanipulowanymi, a osoby nie innego wyznają, to mogą się dowiedzieć, jak to wygląda. I okazuje się, że sama w sobie ta religia wcale nie jest taka agresywna, że ona drzwi i taka, jakiej interpretacji, jaką interpretację promuje ISIS. Słuchajcie, serial jest, słuchajcie, skoro jesteście, zawsze mnie to trochę drażni, jak ktoś mówi, a sama tak mówię, także powiem Wam szczerze, że serial jest naprawdę trudny, naprawdę ciężki, pomimo tej właśnie takiej narracji pedagogizującej, no to pokazuje sposoby, w jaki ISIS indoktrynuje i pozyskuje nowych wyznawców, nowych. Im tam w ogóle nie zależy na ludziach i na ludzkim życiu, tylko chodzi o to, żeby ich uwieść każdego na inny sposób. Jeden właśnie chce miłości, drugi chce jakiejś ucieczki, odskoczni. Ktoś jest komputerowcem, więc komputerowcem, gra w gry komputerowe, potrzebuje takiego dreszczyku emocji, więc jemu obiecują, będziesz zabijał na żywo, będziesz się mógł realizować. Ktoś szuka żony albo miłości, no to na przykład jest taka śmieszna scena, jak wchodzi, bo szukają właśnie, akurat szukali bojowników, no takich, wiecie, żeby założyć pas szachida i się wysadzić, ale nie powiedzieli tego wprost, tylko wśród tych rekrutów, że no, chcemy sprawdzić waszą wiarę, ale będzie wspaniała nagroda. Kto chce spotkać się z kobietami? 7 chórys już na was czeka, no i tam się wyrywają, ja. I tam co mniej ogarnięty, właściwie dwóch było takich mniej ogarniętych, ale jeden się bardziej wyrwał. No, że on chce te kobiety zobaczyć, w ogóle gdzie te kobiety, no, wystrzelisz się, to zobaczysz kobiety w niebie,
No, to on mówi, nie, no to ja jestem bardzo wierzący, ale chciałbym to jakoś może później okazać. No i oni mu pozwolili odejść, no ale w plecy mu strzelili. Także ja wam tego nie spoileruję wam, bo tam jest, to jest raptem jedna scena, tylko chciałam wam po prostu powiedzieć, jakie są różnorodne i wyrafinowane sposoby oszukania ludzi. Ale powiem szczerze, że chyba, no i później jak oni tam zaczynają rekrutować, no to jak jest matka z dziećmi, no to co z tymi dziećmi? Okazuje się, że tych dzieci jest całkiem sporo i oni je kształcą na snajperów. Bardzo dobrze się kształci, modeluje dzieci, bo mają, wiadomo, taką aktywność poznawczą, bardzo rozwiniętą, no, ze względu na okres rozwoju, i bardzo łatwo im jest wcisnąć wiele rzeczy, zafascynować. Na przykład każą ćwiczyć strzelanie do uciekających jeńców, ale tylko w nogi, żeby dłużej przeżył, nie? No i dzieci się po prostu uczą takiej agresji. Ja byłam w szoku, że tych małych aktorów w ogóle, że jak oni grali, że te dzieciaki musiały odgrywać takie sceny, a niektóre sceny były, no bo jeżeli się dzieci były niegrzeczne, niesubordynowane, coś było nie tak, no to była też agresja wobec nich i to taka naprawdę, że ja tak patrzyłam, nawet jeżeli to dziecko tylko odgrywa pewną scenę, to i tak to po prostu musiało być naprawdę z kilku psychologów, żeby im to wytłumaczyć, żeby to nie odcisnęło piętna na samej grze, sama gra, żeby nie odcisnęła aż takiego piętna na psychice małego dziecka, bo tam są małe dzieci. A co dopiero, że to jak się dzieje naprawdę. Wiem, powiem wam, że nie ma dużo informacji na temat tego serialu. I próbowałam sobie znaleźć, nie, również na zagranicznych stronach, i doczytałam się, że Aziz się bardzo zdenerwowało na ten serial, że to było takim ciosem dla nich. Czyli się okazało, że okazuje, że tam było pokazane, no fabuła była oparta na faktach, na na zbiorze różnych faktów. Tak patrzę, no, moje notatki tutaj mam, co wam chciałam jeszcze powiedzieć. A, jeszcze to, co było ciekawe, to od razu ci nowi rekruci byli angażowani w przemoc, byli świadkami i nawet przez to, że musieli być świadkami, to też ich jakby sprawiało, że byli zaangażowani, że byli współwinni, więc oni już nie dość, że nie mogli uciec, to jakby oswajali się z faktem oswajali się z tą przemocą. I to chodzi o taką przemoc wysoce radykalną, na przykład jak zakopywanie ludzi w dole, i to ludzi tego samego wyznania, co Koran mówi, że nie wolno zabijać tych współwyznawców, ale oni mówią, że nie, bo ci nowi rekruci się pytają, ale jak to przecież myśmy tutaj przyszli walczyć z krzyżowcami i z Żydami, a czemu wy zabijacie tych naszych współwyznawców? No, bo oni chcieli uciec i oni, w nich tam zamieszkał szatan i właściwie to oni zdradzili, i najpierw musimy koło siebie zrobić porządek. Także tak oni to tłumaczyli. No i na przykład im to nieważne było, czy to była cała rodzina z dziećmi, no po prostu zasypywali na żywca w dole i ci inni ludzie musieli na to patrzeć. A powiem szczerze, dla mnie najbardziej trudnym wątkiem to był wątek molestowania dzieci małych. I byłam też zszokowana, że oni to pokazali i to tak, no byłam zszokowana po prostu, że te dzieci, nawet mali aktorzy, musieli to jakoś zagrać. Ale tak mi się wydaje, że może jak ja wam to opowiadam, to może was może nawet przestraszyłam czy zniechęciłam do oglądania tego filmu, ale nie, ja myślę, że warto obejrzeć, dlatego że no kurczę, no warto, to jest trochę wiedzy dotyczącej współczesnej naszej rzeczywistości, historii, która się odbywa. Poza tym możecie też zaobserwować, jeżeli interesujecie się psychologią, różne modele i narzędzia wpływania na ludzi.
i takiego zamykania ich w pewnym, nie tylko światopoglądzie, ale w takim zamkniętym obszarze, skąd nie ma wyjścia, zastraszanie. I są różne pokazane sylwetki psychologiczne ludzi. Na przykład jest kobieta, która jest zakochana w jakimś tam emirze, który jest ewidentnie zbrodniarzem. I ona mówi: no ja wiem, że ty masz krew na rękach, ale ja ciebie tak bardzo kocham. Także jest duża taka dosyć niezła warstwa psychologiczna pokazana. Także no ciężki jest to film, aczkolwiek ja Was zachęcam do obejrzenia, bo na pewno nie będzie to stratą czasu. Natomiast one tak spokojnie prowadzone. Jeżeli nie lubicie takich szybkich, zmieniających się obrazów, hałasu i tak dalej, to tu jest tak właśnie na spokojniutko. Także to chyba wszystko, co chciałam Wam opowiedzieć o tym filmie. Trzymajcie się zdrowo. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję. Bardzo mnie to zawsze cieszy i motywuje. A tymczasem żegnam się z Wami i serdecznie Was pozdrawiam. Pa, pa!